Peter Parker. How the hell are you? The city is in danger. Gang of costume nutjobs is taking the city apart piece by piece. Time I return the favor. I've ordered Silver Sable and her team to shoot you on sight. This city's had enough of your vigilantism. You're officially an enemy of the people. Come on. Dzień dobry, bo dobry, co zawsze przeglądzicie ten film, witam w trzecim odcinku z Marvel Spider-Man Tour Force. No i lecimy do jej Skrubol, kurwa, znowu do niej. Ona nam nie da spokoju. Ale co, trzeba, to trzeba. Zaczynamy! Już nie mogę się doczekać, co takiego Spidey nam pokaże w sezonie drugim! Wiesz, prowadzę rozmowy z konkurencyjnym kanałem, tak więc... Błagam, przecież ja cię odkryłam. O, Holender. Jeśli odejdziesz moim panom, będzie przykro. Te złości urządzą flashmob. Zostawiajcie lajki, komentarze i subskrypcje. Pa! Okej, okay. Zdążyłem zmodyfikować jej Trojana, żeby ją namierzyć, kiedy będę brał udział w... O, wyzwanie skradania! Gdy będę miał dość sygnałów, znajdę jej kryjówkę i wyślę ją na wczesną emeryturę. Ej, to fajnie, że wyzwanie skradania dali. Chyba poprzednim było? Było dronów, walki i gadżetów, więc no. Muszę działać szybko i po cichu. A, tego się nie spodziewałeś. Jezu, kurwa, wiem, co to. To bomba. Ej! W ruchu można by chyba wyłączyć sieci. Ile jeszcze zostało? 4. Hej, to wasza miła skrupa z sąsiedztwa. Jeśli się podobało, to szerujcie i opowiadajcie znajomym. Da, teoretycznie to jest zdjęcie. Może być, bardzo zrobione. Spierdalaj. Ja tu za darmo pracuję. Dobra. To możemy inne sobie w niej wyzwanie gadżetów, skoro już tak. Na razie nic nie mam do roboty. Budowa. Hej, kochani! Dobra, jakie tym razem gadżety mamy? Bardzo specjalny odcinek. Gotowi? Macie przekąski? Weźcie przekąski! Dzięki Trojankowi, który zainstalowałam w twoim kostiumie, możesz używać tylko dwóch gadżetów. Tylko bez cheatowania! Dobra.
No to dobra. Muszę tańczyć, jak mi zagra. Ważne, że umiemy tego używać, bo ja też robiłem tak w tym poprzednim odcinku. No gdzie do tego, no? O! Fula jebnęliśmy. No ale dobra, wiedzieliśmy jak... napierdalać z tego, to... Dobra, udaj się na posterunek, gdzie ten posterunek jest. Na razie go nie widać, to jebniemy linę Hammerheada. Posłuchaj, Hammerhead nie może się dalej dozbrajać. A te podziemne czołgi rozwalą nam magazyn. Rozrzucę resztę sprzętu Sable po całym mieście. Dam mu więcej celów. Będzie musiał rozproszyć ludzi. Okej, czym mam się zająć? Ogarniaj transporty. Będzie ich kilka naraz, więc bądź gotowy zapewnić... Nadchodzę! O. Zrobimy jeszcze to Melina. No i zrobimy sobie misję główną. MJ, dostałem się do jednej z firm Hammerheada. Wygląda na gorzelnię, ale na stówę to przykrywka. Stawiałbym na przemyt, broni albo gustownych gangsterskich kapeluszy. Masz na myśli fedory? To chyba byłoby jeszcze gorsze niż broń. Daj znać, jak coś znajdziesz. Fedory, właśnie. Rzecz miał doskonały pomysł. Te nowe drukarki bardzo mocno nam życie. Trzeba wyciąć fe. To łatwiejsze niż zabranie dziecku cukierka. Jak już używamy metafory, bardziej jak produkowanie tego. Nie? Tak, wiesz co miałem na myśli. Tak czy siak, codziennie 300% podwyżki. Wcale na to nie narzekam. No idź, idź tam, Marek. Hej,
nie chciał. Odstawcie drinki i zacznijcie walczyć! Pijecie w pracy? Doniosę o was wszystkich HR-owi Hammerheada! Załatwię tego pojazda! Ale to pięknie było. No, trochę porzucamy sobie w nich. Chodźcie tutaj, gąski. No, taki tu kurwa gościu jest. No, no co to odpierdale z cieciu? No ja o. No dawaj chłopaki, tutaj. Jest tu coś do rzucania? Dobra, masz z felu. Wal! Nie mówiłem do was! Dobra, Hammerhead ma dziwną obsesję na punkcie Watanabe. Nie znoszę internetowych prześladowców. Mam to ślady z wielu przenosi. Skakała od posterunku do posterunku. Czyli magia nie była tylko odskocznią do dalszej kariery, ale jej głównym celem! Właśnie. W ciągu ostatniej dekady to ona stała za zamknięciem każdego szemranego biznesu magii w mieście. To robi niemałe wrażenie. Cała Yuri! Zmordowana. Masz kurde. Już nie masz bazoki, to będzie. Dzięki za info. Nie ma sprawy. Dalej będę się tam grywać. Pogadamy później. Przestań! Bacierz jebany. Dawno ich nie było właśnie. A mogłem tego nie robić. Dobra.
Byłem ze ścianą, ale dobra. Ten, co się przeteleportował, pierdolony. Aha, ja chciałem uniknąć. No ale wyszło tak, jak wyszło. Się zastanawiam, co się dzieje, nie? Gdzie ty, cieciu malinowy, jesteś? No dobra, nie udało się wykonać żadnego z celi, ale chuj tam, jebać tam. Te opary zaraz mnie skołują. Muszę się dostać do biura, zanim zemdleję. Brak kasy, brak piwa. Ale są księgi, które potwierdzają fałszerstwa. MJ, zająłem się tymi bandziorami Hammerheada. Drukowali tutaj kasę. Znalazłem też kolejny zaszyfrowany plik. Doskonale, Peter. Przyda mi się to wszystko. I piorunem zajmę się tymi danymi. Dzięki, MJ. No. I lecimy. No i dobra. Skończyliśmy sobie ten, tą melinę zrobiliśmy. Więc no, polecimy do posterunku. Posłuchaj, Hammerhead nie może się dalej. Chyba, że mamy coś po drodze. Oczywiście, że mamy. I dozbrajać. A te podziemne czołgi rozwalą nam magazyn. Rozrzucę resztę sprzętu Fable po całym mieście. Dam mu więcej celów. Będzie musiał rozproszyć ludzi. Okej, okay, czym mam się zająć? Ogarnij transporty. Będzie ich kilka naraz, więc bądź gotowy zapewnić wsparcie każdemu z nich. Załatwione. Kiedy przewieziemy sprzęt, skupimy się na Hammerheadzie. Bądź czujny. Stawką jest ludzkie życie. Nie podoba mi się jej głos. Muszę później znaleźć czas dla Yuri. Zdarza jej się mnie zamęczać, ale nie mogę jej zawieść. Zobaczmy, czy uda mi się złapać kanały policji. Żadnych zakłóceń. Powtarzam, trzeci konwój, żadnych zakłóceń. Trasa wydaje się pusta. Nie widać celów. Czy mamy jej po drodze Melina, ale już chuj, zrobimy sobie w kolejnym odcinku, bo no, nie powinienem też tego wyzwania robić, ale no, zrobimy sobie, skoro jest już... Hejka! Ostatnio zrobiło się gorąco w sekcji z komentarzami, więc moi cudowni fani wychodzą na ulicę, żeby wytropić wszystkich hejterów! Cudowni fani, świrnięci zbiegowie z więzienia. Jeden pies. Lepiej dopilnuję, żeby nikt nie ucierpiał. No dawaj, kurwa, się czaisz, debilu. Ja pierdolę. Kurwa, się czai w pierdolony zjeb. Go!
Zajebiście. Nie przestawaj słyszeć tego kontentu, FM! Hej, padałachu! Pominąłeś fotobombę! Chuj są fotobomby! Bombą szmato jemamy. Nie tego, kurwa, nie tego. Dobryśmy w kurwie. Chuj z tą fotobombą. Chcę po prostu najebać. Aha, kurwa, zrobiłem u nim te chipy. Wypierdalaj, cieciu. Puh, i tak zrobiliśmy, kurwa, połowę z tych fotobomb obszczanych. Chuj mnie to jebie. Wypierdalaj. Dobra, Jezu. Posłuchaj, Hammerhead nie może się dalej dozbrajać. A te podziemne czołgi rozwalą nam magazyn. Rozrzucę resztę sprzętu Stable po całym mieście. Dam mu więcej celów. Będzie musiał rozproszyć ludzi. Okej, czym mam się zająć? Ogarniaj transporty. Będzie ich kilka naraz, więc bądź gotowy zapewnić wsparcie każdemu. Już trzeci raz to mówisz, kurwa no. Kiedy przewieziemy sprzęt... Zrozumiałem. Uzbrojone cele? Nie na długo. O, jest znowu konwój. Hammerhead najwyraźniej przejdzie. Muszę zdjąć snajper i pchnąć konwój naprzód. Że namierzają konwój. Muszę się śpieszyć. A. No, to powinno załatwić. Jeszcze kim wyjebałem. Załatwisz snajperów. Ruszamy! Snajperzy wzdłuż całej trasy konwoju, jak na strzelnicy. Czas wystrzelać snajperów. Snajper Hammerheada. Ludzie Hammerheada nie mogą położyć łap na broni i sprzęcie Sable. Ustawić wrzątku i walić z nóg. Chyba łatwiej być nie mogło. Droga wolna, ruszamy się! Dlaczego tacy jak Hammerhead zawsze szukają guza? Ale sprzyjebał, kurwa. O, Holender. Hammerhead najwyraźniej ma stykać policji, dlatego za trasę konwoju. Na górze, kretyni! Kolejne...
Dobra, niech będą te kopacze. Tak się od teraz nazywają. No a ciebie kurwa będziesz musiał się uwolnić. Do wszystkich. Jest problem przy siedzibie. Jeszcze jeden konwój? Coś wychodzi z ziemi. Potrzebne wsparcie. Powtarzam, przyślijcie posiłki. To by było na tyle. Spadam stąd. Hammerhead najwyraźniej wypowiedział wojnę policji. A Yuri wyprowa sobie żyły. Wiem, że martwi się o swoich, ale nie może brać na siebie całej odpowiedzialności. Odezwał się hipokryta. Nie macie dość tych maszyn? Naprawa na wierzchni potrwa lata. Ja za tędy będzie koszmarek. Nikt ostatni? Nie, chuje nie ostatni. Muszę ich trzymać z dala od Yuri. Sam się tym zajmę. Uda mi się. Hej, Spider! Nie przestawaj nas gonić, dobra? Taki mam zamiar. Lubię, kiedy wszystko się układa. Słyszysz, Spider? To jest wasz plan? To? Uciekają mi. Czas na wysiadkę. Pik! Pik! I pik! Teraz zatrzymać, kurwa. Oj, pok jump. 500 metrów już odjechali? Kurwa, koksy. Oj, ale idealnie tutaj leciliście do mnie. No, szkoda wielka. Yuri, w samą porę, właśnie... Nie, Hammerhead chciał cię odciągnąć, a my się nabraliśmy. Yuri? Wracaj, szybko! Nie. O, Holender, jasny. W szpitalu wiedzą, że przywieziemy im... Niech wiedzą, co się stało. To była zasadzka. Odciągnęli mnie od prawdziwego celu. Muszę znaleźć Yuri. O, chuj. Myślałem, że sprzętu Sable tam nie ma.
Yuri chyba nic nie jest, przynajmniej fizycznie. Wiem, że jest twarda, ale każdy ma swoje granice. O kurwa. To tu nieźle wlecieli. Z departamentem pojechali. Czemu on powiedział jak embryo, kurwa? Dlaczego? Dlaczego? O nie. Wybacz Yuri, że mnie tu nie było. Wiedział dokładnie co robi. Poszedł prosto do skrzyń oznaczonych Projekt Olympus. Wiesz co to jest? Nie, ale teraz on to ma. Dopadniemy go. Wiem. Dokąd idziesz? Pokazać, czym jest strach. Hej, 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 hej! Oddychaj. Odsuń się, bo cię aresztuję. No ty kurwa. Musimy współpracować. Musisz mi zejść z drogi do cholery. Maj rozmach, skurde, ty nie aresztować Spidermana. To się nie skończy dobrze. Bardziej nie mogłem tego skrzanić. Yuri miała taką minę. Muszę znaleźć Hammerheada przed nią. Tylko jak? No dobra widzowie, ile mamy już postępu kampanii? 55%. No to pewnie jak zrobimy linkę, jeszcze jedną. Zresztą skrubol. Został skrubol. Raz, dwa. Dwa. No to i reszta do końca misji to przez dwa odcinki się zrobi. Nie mam tropów. Tylko i potem trzeci dodatek. No dobra. To tyle na dziś, także lekko.